Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, że jestem w Gdańsku. Rano byłem jeszcze w Sopocie. Jak była ładna pogoda. Za chwilę, za kilka dni minie pół roku tak zwanej dobrej zmiany. Pół roku temu dobra zmiana, tak zwana dobra zmiana wygrała wybory. I od tego czasu dużo złego się niestety w Polsce wydarzyło. Niestety dzisiaj zamiast szukać najlepszych rozwiązań dla Polski, musimy bronić podstawowych praw. Musimy bronić naszego miejsca w Unii Europejskiej. Musimy tak naprawdę bronić obywateli przed władzą. Musimy bronić bezpieczeństwa Polaków i nawet takiego bezpieczeństwa podstawowego jak bezpieczeństwa prawnego. Musimy i będziemy bronić bezpieczeństwa dnia codziennego. Ale proszę Państwa, nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Ona taka jest. I uważam, że najbliższy czas musimy wykorzystać nie tylko po to, żeby blokować albo stanowczy dawać opór dobrej zmianie, ale również opracować rozwiązania, które będą potrzebne Polsce po tym, jak wszyscy w sposób kulturalny podziękujemy dobrej zmianie. Podziękujmy dobrej zmianie. Chodzi mi o to, aby dzisiaj już pomyśleć o tym, jak zaabsorbować tą niesamowitą energię, która się w Polakach wyzwala, bo ona jest. Często jesteśmy zdenerwowani w domach, przed telewizorami. Wyłączamy ten telewizor, a potem tą naszą rozmowę czy zdenerwowanie przenosimy na rozmowę wewnętrzną. Ja proponuję, abyśmy tę energię przesunęli na pozytywne myślenie o Polsce. Bardzo ważnym elementem tej wyładowania pozytywnej energii są marsze KOD-ów, których, jak Państwo wszyscy wiecie, z przyjemnością uczestniczymy, ale to nie wystarczy. Ważne jest to, aby już dzisiaj myśleć o tym, jaka ta Polska po tym, jak dobra zmiana zniknie z Polski, jak ta Polska ma wyglądać. Szanowni Państwo, zauważmy, jaka jest sytuacja. To nie jest ważne, czy pan minister Waszczykowski będzie ministrem, czy też nie, bo ja się aż boję, kto może przyjść na jego miejsce. Była chyba taka pani z Gdańska. Nie wiem, komu Państwo bijecie brawo, czy Waszczykowskiemu, ale to nie ma różnicy. Słuchajcie, my ich nie wyleczymy z kompleksów. My ich nie nauczymy tego, że żeby się dogadywać, to trzeba rozmawiać. My ich nie nauczymy tego, że łamanie kręgosłupów nie jest sposobem rozwiązywania problemów ani w kraju, ani w domu. Nie nauczymy ich tego, że obsadzanie przez kumpli stanowisk w Skarbu Państwa nie jest sposobem na dobre zarządzanie polskimi firmami. To po prostu skok na kasę, tylko oni nie wiedzą, bo im się wydaje, że jak inni skakali, to oni też mogą skakać. Nie jesteśmy w stanie im wytłumaczyć, że dzielenie Polaków na sorty, obrażanie ich, obrzucanie błotem, to nie jest sposób na budowanie dobrej perspektywy. To nie jest sposób na to, że Polska była bezpiecznym, optymistycznym krajem. Ale tak naprawdę to, co mówię, nie mówię wyłącznie do tych, którzy są przekonani, że dobra zmiana to wstyd, tylko do tych, którzy wciąż wierzą Jarosławowi Kaczyńskiemu. Mówię to do tych, którzy rok temu zaufali Andrzejowi Dudzie. Mówię to do tych, którzy myśleli, że Beata Szydło może być niezależnym premierem. Mówię też to do tych, którzy po tych latach marazmu myśleli, że przyjdzie jakieś ożywienie reformatorskie. To my musimy ich przekonać. Tych ludzi, którzy wątpią, tych ludzi, którzy czasami mogą dać się zwieść, tych ludzi, którzy oglądają TV PiS. Jeżeli TV PiS mnie nagrywa, to mam nadzieję, że na bieżąco przekazuje. Bo zauważyłem ostatnio, że przekazuje z 5-sekundowym opóźnieniem. Można porównać, to ciekawe jest, jak porównuje się to, jak przekazują inne stacje, jak TV PiS. Sprawdzają, co mówię. Niech sprawdzają. I niech słuchają. Proszę Państwa, ale ja bym chciał, żeby też wybrzmiał tutaj taki pozytywny akcent. Mianowicie Polska jest inna. Polska jest bardziej optymistyczna niż to, co nam dzisiaj koledzy i koleżanki z PiS-u mówią. Polacy są proeuropejscy i chcą być częścią Europy. Miałem przyjemność 2 dni temu wygłaszać przemówienie w Berlinie do Europejczyków, gdzie podkreślałem, że my jesteśmy w Europie, chcemy być w Europie, jesteśmy pozytywni,
i że większość Polaków jest za Europą. Żeby nie odbierali tego przekazu, jaki idzie z Polski, jako antyeuropejski, ksenofobiczny, agresywny. Że to tylko ci, którzy robią dobrą zmianę. Ale ich jest mniejszość. Słuchajcie, ludzi dobrej woli jest więcej. Tylko my musimy się zorganizować. Musimy się zorganizować i skoordynować. Prawdopodobnie jeszcze będzie na to czas. No to jest fundament, żebyśmy wierzyli w to, że nasza energia plus koordynacja plus wytrwałość nie tylko podziękują dobrej zmianie w sposób kulturalny, pokojowy, demokratyczny, ale również, że będą w stanie zaproponować dla Polski nowe, lepsze rozwiązania. Proszę Państwa, nie damy sobie zabrać hasła patriotyzm, a mianowicie, widzę, że TVP zniknął. No nie wiem, co mam powiedzieć na temat, ale w każdym razie pozdrawiam wszystkich z Gdańska, którzy zajmują się teraz telewizją publiczną. Szczególnie prezesa. Jak rozumiem, mam szansę być wysłuchany w tym momencie. Szanowni Państwo, nie damy sobie zabrać hasła patriotyzm, bo oni nam sugerują, że tylko oni mają prawo używać tego hasła, ale my chcemy mówić i mówiliśmy o tym ostatnio w Poznaniu, o takim patriotyzmie pozytywnym, optymistycznym. Generalnie chodzi o to, żebyśmy my, Polacy, mogli być dumni z tego, że jesteśmy Polakami tu i teraz. Proszę Państwa, zobaczmy, jakie mamy fantastyczne cechy. Jesteśmy optymistyczni. Umiemy się jednoczyć w ważnych sprawach. I teraz, w najbliższych latach, też będziemy musieli pokazać, że w trudnych sytuacjach będziemy w stanie się jednoczyć. Mamy olbrzymią energię. My jako Polacy, nie tylko my jako Nowoczesna, ale my jako Polacy mamy olbrzymią energię, tylko ważne, żeby ją we właściwy sposób skoncentrować. Proszę Państwa, jesteśmy wyjątkowo przedsiębiorczy. Trudno znaleźć drugi taki naród w Europie, który jest aż tak przedsiębiorczy jak my. Jesteśmy bardzo pracowici, tak długo jak są warunki ku temu i nie musimy walczyć z biurokracją. My naprawdę kochamy Polskę, tylko kochamy pozytywnie, a nie z agresją. Proszę Państwa, my Polacy mamy marzenia i naszą rolą, znaczy moją rolą jest to, żeby Polakom o tym wszystkim przypominać. O tym, że jest ugrupowanie w Polsce i są ludzie w Polsce, którzy chcą Polakom dać nadzieję na lepsze jutro. Na optymistyczne jutro, na takie kolorowe, europejskie, gdzie człowiek myśli w przyszłości, o przyszłości z nadzieją, a nie z przerażeniem. Oczywiście musimy być stanowczy. Nie możemy pozwolić na to, żeby dobra zmiana, skrót DZ, nie przywróciła naszego domu do góry nogami. Bo takie zagrożenie naprawdę istnieje. Ale bycie stanowczym nie oznacza totalnej opozycji. Musimy też pokazywać Polakom dobre rozwiązania. Hasło antypisu nie zadziała. Ludzie muszą wiedzieć i być tak, musimy ich przekonać, że oprócz zatrzymania tych szaleńców możemy zaproponować bardzo dobre rozwiązania, których Polacy oczekują. Proszę Państwa, ważne jest to, żeby taka nadzieja na prawdziwie dobrą zmianę przez duże D i przez duże Z nigdy nie zgasła. Ja uważam, że jesteśmy po to, żeby Polakom o tym przypominać. Jesteśmy po to, żeby taką prawdziwą, dobrą zmianę naprawdę w Polsce wprowadzić. I mam nadzieję, że wszyscy Państwo tutaj, ale też na Pomorzu i w całej Polsce, i również ci, którzy za granicę głosują, że nam w tym pomogą. Dziękuję bardzo.